Powstanie Bras Strzeleckich na przełomie XIII i XIV wieku było zjawiskiem charakterystycznym dla wielu miast ówczesnej Europy. Były to najstarsze średniowieczne stowarzyszenia, których celem była obrona miast przed atakiem nieprzyjaciela. W myśl prawa magdeburskiego miasta zobowiązane były do organizowania obrony we własnym zakresie. Każdy cech rzemieślniczy miał wyznaczoną do obrony część murów miejskich, którą utrzymywał własnym sumptem i własną piersią bronią. Mieszczanie trudniący się na co dzień rzemiosłem czy handlem nie mieli zazwyczaj odpowiedniego przygotowania do posługiwania się orężem. Zawiązywali więc bractwa strzeleckie, by ćwiczyć się w celnym strzelaniu z łuków i kusz, a w późniejszym okresie z broni palnej, np. z muszkietów, falkonetów, rusznic czy hakownic. Ćwiczenia te z biegiem lat przekształciły się wzorem turniejów rycerskich w zawody strzeleckie. Strzelano zazwyczaj do drewnianej tarczy w kształcie wielkiego kura, będącego symbolem nocnego czuwania straży. Na pomysł strzelania do ptaka miał wpaść w roku 1286 książę Bolko Świdnicki, jednak pewniejszym jest, iż zwyczaj ten dotarł na Śląsk z zachodniej Europy, głównie z miast hanzeatyckich. W Lubaniu bractwo strzeleckie istniało już w roku 1388. Data ta widnieje na pamiątkowym medalu wybitym na 500-lecie strzelców miejskich w roku 1888. Niewiele dziś wiadomo o wczesnym okresie istnienia bractw strzeleckich. Wszystkie dokumenty z tamtych czasów spłonęły bowiem podczas wielkiego pożaru miasta w roku 1541. Bractwa, jak wspomniano, zajmowały się wtedy organizacją ćwiczeń i zawodów w strzelaniu z kuszy do tarczy. Na miejsce strzelania wyznaczono tereny międzymurza, to jest tereny pomiędzy murem miejskim a przedmurzem przy dawnej bramie Zgorzeleckiej, obecnie jest to ulica Podwale. Tam też znajdował się najstarszy kryty gątem dom cechowy i strzelnica. Przy strzelaniu ustawiano ławy i stoły, przy których zasiadali strzelcy wraz z całą rodziną. Przy nich rozstawiały się budy kramarskie oferujące jadło, trunki, wszelkie rozrywki. Podczas gdy jedni ćwiczyli się w celnym strzelaniu, inni grali w kręgle bądź w karty, raczyli się strzeleckim piwem i winem. Jak podają stare kroniki, w czasie zawodów strzeleckich w roku 1579 wypito 13 antałków piwa, zjedzono jeden łeb cielęcy i mięso i kiełbasy. Za jedzenie zapłacono 7 marek, 14 groszy i 3 fenigi. Bractwo strzeleckie skupiało zawsze bogatych mieszczan, rzemieślników i rajców miejskich. Cieszyło się też dużym poważaniem wśród mieszkańców i władz. Organizacja ta pielęgnowała prawdziwe koleżeństwo. Zawołanie wspierać, pomagać, być pomocnym rozbrzmiewało w mieście przez setki lat. Bracia strzelcy wspierali się nawzajem. Pożyczano je potrzebującym, uczestniczono na weselach i na pogrzebach. Po zawodach urządzano zawsze wspaniałe pochody przy dźwiękach strzeleckiej orkiestry. Szczególnie uroczyście odmaszerowano w zielone świątki podczas tzw. strzelań sierpniowych. W roku 1498 odbyło się wielkie strzelanie dożynkowe, w którym uczestniczyli łucznicy również z sąsiednich miast. Królem kurkowym został wówczas baron Ulrich Schoff, zdobywając wielki puchar z 24 łutów srebra. Również lubańscy strzelcy gościli na licznych turniejach w miastach Górnych Łużyc i Śląska. Warty wzmianki jest fakt, iż nagrody zdobywano m.in. w zawodach zorganizowanych we Wrocławiu w 1577 roku, w Jeleniej Górze w 1581, w Dreźnie w 1678 czy we Lwówku. Towarzystwa strzeleckie przeżywały w swojej historii zarówno wspaniałe chwile, jak i okresy stagnacji. W ciężkich czasach licytowano nawet zdobyte nagrody, by pokryć długi i koszty utrzymania gildy. Na przykład w roku 1599 sprzedano złote łańcuchy wraz z wiszącymi na nich 12 talarami za sumę 20 marek. Z uwagi na bliskie sąsiedztwo murów miejskich i wynikające stąd niebezpieczeństwo dla mieszkańców, ćwiczenia i zawody strzeleckie przeniesiono w roku 1570 na Błonia nad Kwisą pomiędzy pierwszym a drugim mostem. Na nowym terenie pobudowano również dom strzelecki, o czym świadczą kronikarskie zapiski z roku 1630. Druga strzelnica lubańska w owym czasie funkcjonowała w suchej już fosie miejskiej pomiędzy Bramą Braską a Mikołajską, gdzie odbywały się pomniejsze zawody. W 1719 roku strzelcy miejscy przed Bramą Braską postawili niewielki dom cechowy, oczywiście z wyszynkiem piwnym zwanym kurkowym, po niemiecku on się nazywał wówczas Fogelschenke. Wyszynk ten znajdował się na środku dzisiejszego placu 3 Maja, na co wskazuje zachowana rycina ukazująca Bramę Braską z barbakanem w początkach XIX wieku. Jego żywo dobiegł końca w roku 1826, kiedy to władze zakazały strzelań w pobliżu murów miejskich.
Z powodu naboru do bractwa coraz to nowych członków wystawiono w roku 1648 nowy, większy budynek cechowy do spotkań i ćwiczeń w strzelaniu. Znajdował się on na wyspie na błoniach Kwisy, zwanych też błoniami strzeleckimi. Dzisiaj jest to rejon byłego Pomu przy ulicy Warszawskiej. Budynek cechowy położony był w pobliżu bocznego traktu do Gryfowa Śląskiego. Główna droga do Gryfowa prowadziła wówczas dzisiejszą ulicą Różaną, gdzie funkcjonowały trzy mosty. W roku 1677 budynek cechowy nad Kwisą został jeszcze bardziej rozbudowany, m.in. o szynk strzelecki. Jego wizerunek utrwalony został na początku XIX wieku w szkicowniku lubańskiego malarza Krzysztofa Natę. Od rosnących w jego pobliżu trzech starych, rosochatych wierzb przybrał on miano pod wierzbami. Również przebiegająca obok terenów strzeleckich wzdłuż Kwisy polna droga nazwana została ulicą Wierzbową, po niemiecku Weidenstraße. Obecnie jest to ulica robotnicza. Znaczną część domu strzeleckiego pod wierzbami zajmowała szynkownia, gdzie serwowano ważone na miejscu piwo strzeleckie. Rozrastające się wciąż towarzystwo strzeleckie postanowiło przenieść swoją siedzibę do nowego budynku bliżej Kamiennej Góry. Główną przyczyną takiej decyzji było nieustanne zalewanie terenów strzeleckich przez wylewającą wciąż rzekę Kwisę. Budowę nowego domu strzeleckiego przy drodze do Leśnej zaproponował bractwu już w 1829 roku mistrz strzelców miejskich Benjamin Gottlob Kirchhoff. Jednak dopiero w 1844 roku strzelcy poparli ten pomysł, wyemitowali akcję i w 1848 roku oddali do użytku budynek wraz ze strzelnicą i dużą kręgielnią. Obecnie jest to część Miejskiego Domu Kultury oraz stojący obok długi budynek przy ulicy Kościuszki. Niestety, nowa lokalizacja strzelnicy okazała się niebawem również nietrafiona. W jej kierunku rozwinęło się bowiem nowe osiedle miejskie. Strzelania z muszkietów i innej broni palnej mogły narazić na niebezpieczeństwo nowych sąsiadów. Budynek domu strzeleckiego przekształcono więc w ciągu kilku lat na hotel miejski, nadając mu nazwę Bella Vie. Do hotelu dobudowano też wielką salę balową, która mogła pomieścić aż 2500 osób. W okresie I wojny światowej hotel przekształcono w rezerwowy szpital wojskowy, tzw. rezerwę lazaret, do którego zwożono rannych żołnierzy głównie z frontu francuskiego. W latach 30. XX wieku hotel Bella Vie przybrał nową nazwę House Vaterland, czyli dom ojczyźniany. Podczas II wojny światowej budynek nieznacznie ucierpiał, jednak szybko został odbudowany. W latach 70. XIX wieku rozpoczęto poszukiwania nowych terenów strzeleckich z uwagi na niebezpieczeństwo postrzału w rejonach zabudowanych. Wybór padł na obszary zachodniej, niezagospodarowanej jeszcze zachodniej części Lubania. W roku 1876 Bractwo Strzelców Miejskich wybudowało z dala od miasta na Szubienicznej Górze, niemiecka nazwa Galgenberg, kolejny nowy dom strzelecki o nazwie Bürgerschützenhaus. Budynek ten również zachował się do naszych czasów. W nowym domu strzeleckim otwarto wyszynk z ogrodem piwnym, powstała też nowoczesna strzelnica miejska. Przed wojną w Lubaniu istniały dwa duże bractwa strzeleckie. Pierwsze z nich nazywało się Bractwo Strzelców Miejskich i zostało zawiązane już w roku 1388, o czym świadczy m.in. zachowany do naszych czasów medal strzelecki tego bractwa, wybity na 500-lecie jego powstania w roku 1888. W moich zbiorach właśnie zachował się taki egzemplarz srebrnego medalu strzeleckiego tego stowarzyszenia. Drugie wielkie stowarzyszenie strzeleckie, Bractwo Strzeleckie, nosiło nazwę Bractwo Strzeleckie Tkaczy i powstało nieco później, bo dopiero w XVIII wieku, w 1787. Z tego bractwa również posiadam w swojej kolekcji zachowane medale strzeleckie, jak na przykład medal wybity na stulecie istnienia tego bractwa z wizerunkiem na awersie domu strzeleckiego na Kamiennej Górze, dzisiaj tak zwany zameczek. Mam jego dwie wersje, wybitą w srebrze oraz wersję taką tańszą, niklowaną. Jak tutaj widać, w moich zbiorach zachowało się również wiele innych pamiątek z tamtych czasów po bractwach strzeleckich. Są to przede wszystkim medale, które były wręczane dla zwycięzców w zawodach strzeleckich bądź z okazji innych uroczystości strzeleckich, jak na przykład z okazji poświęcenia sztandaru. Tu jest taki ciekawy medal lubański strzelecki z roku 1922 z okazji właśnie poświęcenia sztandaru tego stowarzyszenia.
Również bardzo ciekawy medal strzelecki, tkaczy strzeleckich z Kamiennej Góry, który również został wybity z okazji poświęcenia w roku 1925 sztandaru tego bractwa. Posiadam również bardzo ciekawe medale strzeleckie z Uniegoszczy, jak na przykład ten medal wybity w brązie z roku 1933, czy również medal srebrny z Uniegoszczy, też bardzo ciekawa, na ciekawy wizerunek symboli strzeleckich na awersie. Ten medal, który pokazałem na początku, wybity na 500-lecie Bractwa Strzeleckiego, do niego mam również oryginalną kartkę z czasopisma Schorerer Familienblatt, gdzie z roku 1888, gdzie właśnie jest cały artykuł poświęcony świętu Bractwa Strzeleckiego w Lubaniu w roku 1888 z okazji 500-lecia jego powstania. Mam również takie inne pamiątki, które zachowały się do naszych czasów, z tamtych czasów. Przede wszystkim są to dokumenty cechowe różnych cechów lubańskich, cechów rzeźników, bednarzy, piekarzy, którzy rekrutowali ze swoich szeregów właśnie przedstawicieli do bractw strzeleckich. Ciekawostką jest na przykład zachowana do dnia dzisiejszego oryginalna tarcza strzelecka z Lubania. Tutaj widać trzy punkty trafione, czyli też widać, że była używana. Bardzo ciekawy dokument pochodzi z Grabieszyc, po niemiecku nazwa Gerlachsheim, z okazji stulecia powstania Bractwa Strzeleckiego w Grabieszycach. I tu jest bardzo ciekawy program obchodów tego święta. Do tego były też zachowane do dnia dzisiejszego takie przypinki wykonane właśnie z takich kolorowych tasiemek na stulecie tego stowarzyszenia. Nawet są elementy jeszcze takie w stanie surowym, nie przygotowane do wykorzystania. Bardzo ciekawe jest tutaj zdjęcie, chyba z końca XIX wieku, jakiegoś członka Bractwa Kurkowego z Lubania. Bardzo ciekawa fotografia wykonana w zakładzie fotograficznym Aleksa Koleje, który miał w Lubaniu przy Frauenstrasse swój zakład fotograficzny. No i oczywiście bardzo cenne są pocztówki z tamtych czasów, na których możemy zobaczyć siedziby lubańskich bractw strzeleckich. Tu na przykład mam ciekawe fotografie, tu już hotelu Bella Vie, o którym wcześniej mówiłem, którego powstanie pod koniec XIX wieku nastąpiło po przeniesieniu siedziby Bractwa Strzeleckiego na Kamienną Górę. Kartka jest z 1925 roku i takich pocztówek z tego czasu mam dość dużo, bo również tutaj kolejna kartka pocztowa z roku 1915. Ta kartka jest o tyle ciekawa, że na rewersie mamy stempel lazaretu, czyli szpitala polowego, który został w tym miejscu utworzony w czasie I wojny światowej dla zwożonych z frontu żołnierzy niemieckich, głównie z frontów francuskich. Tu na tej kartce nawet możemy odczytać tutaj na górze rezerwę lazaret Hotel Bella Vie. Kartka z roku 1917. I też kolejna fotografia przedstawiająca Hotel Bella Vie, który powstał w miejscu jednego z większych domów strzeleckich przy ulicy Kościuszki. A tu bardzo ciekawe trzy fotografie przedstawiające wnętrza, jakie były wówczas w tym budynku. Tutaj taka jedna z sal na pierwszym piętrze. Tutaj taka sala też z tego hotelu Bella Vie na parterze. No i ta wielka sala balowa, która zachowała się do naszych czasów. Widzimy bardzo ładnie rozstawione stoły tutaj. Kartka chyba z lat 20. XX wieku. Kolejna kartka z hotelu Bella Vie, dawnego domu strzeleckiego, z wizerunkiem chyba właściciela tego hotelu. No i te kolejne kartki, które też zachowały się do naszych czasów, to są kartki właśnie z drugiego domu strzeleckiego przy dawnej jeszcze Bielnicy Miejskiej na wzgórzu Galgenberg, przedstawiające Birgerschützenhaus, czyli ten drugi dom strzelecki przy drodze do Zgorzelca. Tu jest taka ciekawa pocztówka z okazji święta, z okazji Dni Strzeleckich. Pozdrowienia z Lubania, Strzeleckie, czyli Dni Strzeleckie, z wizerunkiem właśnie budynku i tutaj ogródka piwnego oraz strzelnicy.
Też na tej karcie widać ten budynek strzelecki Bürgerschießenhaus właśnie z jego siedzibą na górze i na dole właśnie ze strzelnicą miejską. No i na kolejnych kartkach też kilka ujęć właśnie tutaj tego domu strzeleckiego. Tutaj jakiś pawilon, zabudowania, ogródka piwnego, stoliki, krzesła. Kolejna kartka przedstawiająca ogród piwny w tym domu strzeleckim na zewnątrz. Jeszcze jedna kartka, kolejna z tym naszym budynkiem, budynkiem domu strzeleckiego na wzgórzu szubieniczym. Tu jeszcze dodam, że jak już wcześniej mówiłem, ten dom strzelecki, późniejszy hotel Bella Vie, został przekształcony w latach 30. w budynek o nazwie Haus Vaterland i tak funkcjonował do lat, do 45. roku, kiedy tutaj przyszli nowi właściciele Polacy i stał się później budynkiem dzisiejszego MDK. No i taka bardzo ładna litograficzna kartka pocztowa jeszcze z budynkiem Schützenhausu w Lubaniu z początku XIX wieku. A na kolejnej kartce, już ostatniej, widzimy, jak świętowano wówczas w czasie zawodów strzeleckich. Tutaj akurat scenka rodzajowa. Widać strzelców, którzy spożywają piwo lubańskie na tle Baszty Braskiej. Oczywiście mamy jeszcze inne takie z tamtych czasów zachowane pamiątki, jak na przykład kufel pamiątkowy z Kamiennej Góry, gdzie mieściła się siedziba domu strzeleckiego, tkaczy miejskich z wizerunkiem wygrawerowanym w szkle lubańskiego zameczka. Też taka sama szklanica z budynkiem lubańskiego zameczka, ale jeszcze przed jego rozbudową, przed dobudowaniem tej wieży widokowej. Ona jest, ta pochodzi z połowy XIX wieku, bardzo rzadka szklanica na dzień dzisiejszy. No i kufle, które były wtedy w używaniu, w użyciu. Wszyscy strzelcy, którzy raczyli się lubańskim piwem, korzystali z takich właśnie kufli. Żeby móc mówić o Bractwach Strzeleckich Kamiennogórskich, musimy sobie na początek przybliżyć historię i genezę powstania Bractw Strzeleckich w ogóle. Sama idea powstania Bractw Kurkowych, Towarzystw czy też Gildii Strzeleckiej, bo pod takimi nazwami powstawały te organizacje miejskie, sięga początkami czasów średniowiecza. Związane to było z koniecznością i z obowiązkiem samoobrony mieszkańców miast, którzy w sytuacji bezpośredniego zagrożenia swojego bezpieczeństwa mogli liczyć tylko na własne siły. Wspomniane bractwa, najczęściej powoływane do życia przez władze danego miasta, od początku silnie związane były z miejscowością stanowiącą obszar ich działania. Miały one charakter ponadcechowej, paramilitarnej struktury, przynależność do której była obligatoryjna. Z biegiem czasu te bractwa wykształciły swój własny sposób funkcjonowania, w którym ważną rolę odgrywał oparty o kalendarz świąt kościelnych harmonogram strzeleckich ćwiczeń i zawodów. Zadbano wówczas, a nawet z czasem, o swoisty ceremoniał i o zasady stowarzyszeniowe. Bywało, że założycielem oddziału strzelców był również panujący władca lub pan danej ziemi. Tak to często zdarzało się w Niemczech, gdzie wśród inicjatorów ich powstania spotkać można, szczególnie w późniejszym zresztą czasie, nawet i biskupów Kościoła rzymskokatolickiego. Fakt ten nie powinien nikogo dziwić, ponieważ kościelni dostojnicy byli zarazem elektorami Rzeszy i oczywiście wielkimi posiadaczami ziemskimi i stąd obronę własnych dóbr powierzali często bractwom zakładanym przez siebie specjalnie w tym celu. Różnice w genezie bractw strzeleckich organizacji najlepiej ilustruje kwestia ich nazwy. Termin bractwo, Bruderschaft, czy towarzystwo, Gesellschaft, strzeleckie, lub gildia, gilde, od razu pozwalał określić jej charakter, no i rodowód. W Polsce problemu tego nie było, natomiast w przypadku bractw zachodnioeuropejskich najogólniej można przyjąć, że te, w których nazwie występował człon gildę, wywodziły się ze struktury cechowej, zaś bractwa z członem Bruderschaft powstawały często na bazie bractw kościelnych. Istnieje również do dnia dzisiejszego trzeci rodzaj organizacji strzeleckich, wykształcony
na obszarze dawnej monarchii habsburskiej, a występujący przede wszystkim w okolicach Tyrolu. Określono tę formację mianem kompanii, ich członkowie nosili tradycyjne lokalne stroje ludowe. Występujące w nazwach wielu organizacji określenie kurkowy wywodzi się od celu strzeleckich zmagań, którym najczęściej właśnie ptak, początkowo żywy, później zastąpiony drewnianym kogutem. O wyborze tego właśnie ptaka jako celu najważniejszych zawodów, w wyniku których wyłaniany był najlepszy w danym roku strzelec, być może zadecydował fakt, że kur stanowiący symbol czuwania uznany został także za najwłaściwsze przedstawienie królewskiej godności zwycięzcy, powszechnie nazywanego później królem kurkowym. Część bractw czy towarzystw strzeleckich używała jednak jako celu w organizowanych zawodach nie drewnianego ptaka, lecz tarcz, często pokrytych dekoracją malarską o treści patriotycznej, okolicznościowej albo też żartoobliwej, a bywa, że niekiedy lekko obscenicznej. Postępy rozwoju sztuki wojennej sprawiły z czasem, że zmalała rola bractw kurkowych jako instytucji szkolących obrońców murów miejskich, a nie oznaczało to jednak kresu ich działalności. Nadal czynnie ćwicząc się w strzeleckich umiejętnościach, krzewiły lokalny patriotyzm, umacnianie wzajemnych więzi pomiędzy mieszkańcami danej miejscowości. Decyzja o założeniu Bractwa Strzeleckiego przez lubańskich tkaczy zapadła w 1787 roku. Ideę tę ochoczo wsparli miejscy fabrykanci oraz sam magistrat miasta Lubania. Jeszcze w tym samym roku żywo zabrano się do prac na Kamiennej Górze. Po pierwsze, wyrównano większość nierówności na jej szczycie. Wykonano drogę otwierającą dostęp do samego wzgórza. Zasadzono na jej szczycie brzozy otrzymane ze szkółki leśnej w wysokim lesie. Brzozy te ufundował magistrat miasta. Stare domy cechowe tkaczy stały przy Breitenstrasse, dzisiaj to ulica Armii Krajowej. I tutaj z tego miejsca właśnie następowały wymarsze strzelców w kierunku na Kamienną Górę. Raz ruszali oni spod starego Gintera, małego domku stojącego obok zajazdu Zum Edelweiss, w którym wcześniej znajdował się szynk. Ten zajazd Zum Edelweiss to znajdował się w budynku, który dzisiaj stoi naprzeciwko szkoły podstawowej numer 1, róg Armii Krajowej i ulicy Mickiewicza. Innym razem strzelcy ruszali z zajazdu Braunsza, nazwanego później Starym Frycem, i tutaj, poczynając od 1799 roku, spotykali się corocznie delegaci gildii po to, aby nie zwoływać wszystkich strzelców, i w księdze cechowej z wielką dokładnością zapisywano ich decyzje odnośnie zarządzania samą gildą strzelecką. W szeregach gildii panował duch jedności, obowiązywała zasada jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, a nawet w trudnych czasach nie oszczędzano na samą gildię. Każdy dawał co mógł, pieniążki, swoją własną pracę. I tak ze wspólnych środków zakupiono bębny, haftowano szarfy do sztandaru, fundowano królewskie szarfy na poszczególne strzelania. Gildia również otrzymywała zapisy testamentowe na rzecz bractwa. Co ciekawe, strzelcy wspierali czasem najbiedniejszych mieszkańców miasta. Podczas uroczystości strzeleckich zbierano pieniądze na rzecz potrzebujących. Tutaj jest taka ciekawostka, bo to też jest ważne. Strzelcy oczywiście musieli gdzieś podczas tych strzelań przebywać. W związku z tym w 1828 roku w ramach gildii powstało koło namiotowe. W dokumencie założycielskim można przeczytać, że tutejsza gildia strzelecka posiada tak zwany dom strzelecki, ale nie jest on ani wystarczająco przestronny, ani wystarczająco urządzony, aby podczas strzelań do tarczy mógł pomieścić wygodnie strzelców wraz z ich rodzinami. Dlatego też wspólnota strzelecka uznaje za konieczne podzielić swoich członków na oddzielne grupy namiotowe,
i podczas uroczystych strzeleń każda z nich miała przebywać wraz z członkami rodzin pod jednym namiotem. Każdy namiot tworzy małe, zamknięte towarzyskie koło, w skład którego wchodzą prawdziwi członkowie tutejszej gildii strzeleckiej. Ma on na celu przede wszystkim pomóc strzelcom oraz ich rodzinom i przyjaciołom zresztą w spokojny i niczym niezakłócony sposób cieszyć się odbywającymi się dwa razy do roku uroczystymi zawodami strzeleckimi. Dokument gildii posiadał potwierdzony zapis, że wskazane osoby wykonują na własny koszt taki namiot wraz z przynależnym do niego sprzętem dla siebie i dla swoich rodzin. Namioty były ustawiane zgodnie z nadaną przez starszyznę numeracją i tak na przykład namiot numer 3 zajmował trzecie miejsce w pierwszym rzędzie, licząc od strony ogrodu przed domem strzeleckim w kierunku północnym. Zawiłe takie, ale no niestety taki zapis był. Aby każdy członek koła namiotowego wiedział dokładnie, jak ma postępować, za wspólną zgodą ustalono statut podpisany własnoręcznie przez delegatów i od tej chwili obowiązujący całą gildię. W statucie było dokładnie podane, jak i kiedy namiot może i powinien być używany. Podczas strzelań w Zielone Świątki i w sierpniu był on rozbijany przez gospodarza namiotu, strażnicy namiotu zaś dbali o to, aby nie został on nocą okradziony. Każdy członek koła namiotowego mógł przebywać w namiocie wraz z żoną, dziećmi oraz spożywać też tam z nimi posiłki podczas trwania strzeleń. Dalsi krewni i obcy mogli przebywać w namiocie tylko po uiszczeniu odpowiedniej opłaty. Musieli zapłacić 15 srebrnych groszy za pobyt w namiocie. Oczywiście zapraszanie przychodniów było możliwe tylko wtedy, a i znajomych też, gdy w namiocie można było znaleźć miejsce przy stole. Musiało być siedzące miejsce dla każdego. Za piwo, wodę, światło i obsługę płaciło koło namiotowe, ale o to wszystko musiał zatroszczyć się gospodarz namiotu. Natomiast o inne napoje niż piwo i woda troszczył się każdy sam. Podobnie było w przypadku krzeseł, luster, sof. Gospodarz namiotu nie miał również obowiązku zapewniać zastawy stołowej. Sztućce musieli członkowie oraz ich znajomi przynieść sobie. Namiot rozbijany w pobliżu strzelnicy był ozdabiany gałązkami, zielonymi gałązkami, kwiatami, wieńcami, girlandami. Często w namiotach grywali miejscowi obcy muzykanci, jedzono kartofle ze śledziami, wypijano bardzo duże ilości piwa i w zasadzie nie przestawano pić dopóki nie zostały opróżnione co najmniej 3 pełne beczki na jeden namiot. No więc nieźle. Kobiety piły wodę z cukrem lub wodę z cytryną. Wieczorem stół był oświetlany lampką łojową, a później od 1853 roku lampką stearynową. Po środku namiotu płonęła latarnia olejowa przez cały czas, przez cały wieczór. Panowie grali w karty, palili tytoń, a mniej więcej też od 1854 roku pojawiły się cygara. Zgodnie z założeniami Rady Starszych całe pół tuzina cygar było nabywane przez koło namiotowe, no właśnie na jeden namiot. Wieczorem odpalano fajerwerki, a podczas zabawy nie zapominano o najbiedniejszych i na ich rzecz, a w szczególności dla sierot, urządzano kolekty, czyli zbiórki pieniężne. W kronice gildii zostało zapisane, że 12 czerwca 1872 roku namiot numer 3 został sprzedany panu Ricze z Pisarzowic za cenę 34 marek i pieniądze te rozdzielono pomiędzy członków koła namiotowego. Również z braku dokumentów nie jestem w stanie ustalić, ile takich namiotów posiadało Bractwo Strzeleckie Tkaczy. Musiał być ich jednak cały szereg, gdyż bractwo było bardzo liczne, skupiało przez wiele lubańskich rodzin wraz z kobietami i dziećmi. I teraz, jeżeli umierał jeden ze strzelców,
Pozostali strzelcy mieli obowiązek towarzyszyć mu w drodze do grobu, stawali nad trumną i teraz, uwaga, strzelec, który nie pojawił się na uroczystości pogrzebowej, był zobowiązany decyzją cechów płacić do kasy 2 grosze. Była to jakaś, nazwijmy to sobie, kara za niesubordynację. Członkowie Kamiennogórskiego Bractwa Strzeleckiego Tkaczy byli w dużej mierze byłymi żołnierzami. W 1822 roku od rządu w Legnicy otrzymali pozwolenie na posługiwanie się własnym sztandarem i kiedy ząb czasu naruszał ten sztandar, wymieniano go na nowy i tak od 1822 roku doszło do jeszcze dwukrotnych wymian, czyli do 1925 roku Gildia Strzelecka Tkaczy posiadała trzeci kolejny sztandar. 25 czerwca 1822 roku bractwo otrzymało od magistratu pozwolenie na organizowanie dużych pochodów przez miasto wraz z własnym sztandarem na Kamienną Górę. W kondukcie takim na przedzie kroczył oddział doboszy, po czym dozorcy w historycznych uniformach jako saperzy z czasów napoleońskich w kolorowych frakach, czapkach i z długimi brodami. Następnie strzelcy na czele z kapitanem w otoczeniu adiutantów. Pośrodku strzelców kroczył poczet sztandarowy, oczywiście z aktualnym sztandarem, a kolumnę zamykał wóz z gośćmi honorowymi. Byli to rajcowie, strzelcy, seniorzy. I tak w rachunkach z 1799 roku znajduje się informacja, że pomocnik Rady Miejskiej otrzymywał napiwek za otwieranie i zamykanie drzwiczek w takim wozie podczas pochodu. Strzelanie na Kamiennej Górze odbywało się w ciągu 2 sierpniowych dni. Tam też znajdowała się strzelnica. O tym, kto ją zbudował, nie mówi żaden dokument. I z biegiem lat próbowano kwestionować prawo strzelców do korzystania z Kamiennej Góry, jednakże strzelcy nie pozwolili ograniczyć swoich praw i w 1865 roku magistrat miasta ponownie nadał strzelcom prawo do urządzania strzelad, tak jak to miało miejsce w przeszłości. Kiedy w 1882 roku konflikt o Kamienną Górę rozgorzał na nowo, rząd w Legnicy postanowił przesiąść te nieporozumienia i uznał, że Bractwo Strzeleckie Tkaczy ma prawo w dalszym ciągu korzystać z założeń strzeleckich na Kamiennej Górze. Zarządzeniem policji wprowadzono zasadę, że członkiem gildii nie mogą zostawać mężczyźni poniżej 18 roku życia, a ponadto w szeregi strzeleckie mogły wstępować tylko osoby potrafiące obchodzić się z bronią. Strzelcowi podczas strzelania powinny towarzyszyć ze względów bezpieczeństwa jeszcze 2 osoby. Król i marszałek otrzymywali srebrne tarcze gildii, pierwszy z nich wielką, a drugi małą. Pochodzą one z 1792 i 1794 roku i obok herbów miasta wytłoczonych w srebrze pośrodku tarczy umieszczone na nich były także monety strzeleckie z napisem pokój buduje, wojna rujnuje. Te srebrne tarcze na grubych łańcuchach wisiały u szyi zarówno marszałka, jak i króla i przechodziły z króla na kolejnego króla i z marszałka na kolejnego marszałka. W 1864 roku Bractwo Strzeleckie Tkaczy kupiło potężny namiot za 76 talarów, który ułatwiał im integrację. Podczas święta jedni wypoczywali na kamiennogórskich tarasach, podczas gdy inni rywalizowali na strzelnicy o królewską nagrodę. Wieczorem w tak zwanym kociołku odbywały się tańce. Wokół miejsca, w którym tańczyło, płonęły pochodnie. Wcześniej używano latarni w formie koron, ufundowanych w 1882 roku przez niejakiego Bula.
Bal zwykle poprzedzało uroczyste nadejście strzelców po zakończonych zawodach. Ludność tworzyła szpaler, przez który strzelcy maszerowali. A zaraz potem rozpoczynał się strzelecki bal i porządek z 1799 roku regulował, proszę Państwa, kolejność tańców. I tak, najpierw tańczył sam pierwszy król strzelców i po nim podobnie postępował drugi król strzelców. Trzeci taniec wykonywali deputowani oraz starsi cechu. Czwarty taniec wykonywali kapitan, adiutant, wszyscy oficerowie i chorąży cechu. A na końcu do zabawy przystępowali pozostali członkowie obecni na uroczystości. Pod koniec sierpnia 1887 roku kamiennogórscy strzelcy świętowali setną rocznicę istnienia. Na uroczystości zaproszono przedstawicieli władzy lokalnej, no i państwowej, miejskie gildie strzeleckie oraz sąsiedzkie bractwa strzeleckie z okolicznych wsi. Całość wypadła, jak można się dowiedzieć z zapisków, wspaniale, a główną mowę wygłosił zwierzchnik bractwa Karl Geisler i przez całą swoją długą mowę podkreślał rolę strzelców w urządzeniu Kamiennej Góry i okolicy. 30 i 31 sierpnia 1812 roku bractwo świętowało z kolei 125-lecie istnienia. Uroczystość niestety odbyła się w wąskim gronie. Godny uwagi był przemarsz, brali w nim udział strzelcy w strojach historycznych i z bronią z różnych epok. Niesiono łuki, kusze, hakownice i muszkiety. Mowę na zakończenie wygłosił zwierzchnik bractwa Kühn. Z kolei 11 i 12 maja 1925 roku odbyło się święto poświęcenia nowego sztandaru. Mowę wygłosił drugi przewodniczący bractwa Kuśnierz Hübner. W mowie nawiązał wielokrotnie do historii bractwa i do rangi stowarzyszenia. I tutaj, proszę Państwa, chciałbym jeszcze króciutko przybliżyć człowieka, no, historię, kilka słów. Życiorys krótki człowieka, który członka jest o tejże gildii, mieszczanina Benjamina Gottlieba Kirchhoffa. Urodził się on 4 stycznia 1775 roku właśnie w Lubaniu. Mieszkał przy ulicy Mikołaja, początkowo numer 62, a w XIX wieku doszło do zmiany numeracji, więc przenumerowano tą kamienicę na 16. I obecnie w tym miejscu stoi nowa kamienica pod numerem 15, ponieważ poprzednia w wyniku działań wojennych 1945 roku została zburzona. Posiadał on także urządzony ogród u podnóża Kamiennej Góry, tuż poniżej kościoła Najświętszej Marii Panny, przy Kingasse, to jest obecnie ulica Izerska, a w nim letni domek. Zresztą taka ciekawostka, domek ten został uszkodzony przez piorun. Piorun trafił w domek i dość poważnie go zniszczył. Z zawodu był on piekarzem z tytułem nadmistrza, czyli bardzo mocny awans w swoim zawodzie. Kontynuował rodzinne tradycje strzeleckie. Jego dziadek Johann Gottfried w 1728 roku ufundował na coroczne zawody strzeleckie srebrną łyżkę. Tutaj przede mną, proszę Państwa, leżą takie srebrne łyżki strzeleckie, o tym też jeszcze słówko powiem, oraz cynowo ołowiany klucz. I do tej nagrody dołożył 100 talarów, więc możecie sobie Państwo wyobrazić, jaki to był duży wkład w funkcjonowanie samej gildii. W 1799 roku Benjamin został członkiem Gildii Strzelców Miejskich Bürgerschützen, by w 1815 zostać ich przywódcą. Tak się stało, że stopień podporucznika, czyli ten oficerski, uzyskał dopiero 2 lata później. Ale to był bardzo dobry wybór, ponieważ spowodował ożywienie tradycji strzeleckich po ich stagnacji po wojnach napoleońskich. Zorganizował on nowe oddziały, tak zwane myśliwskie, Jägerkorps. Blisko współpracował z pozostałymi miejskimi bractwami strzeleckimi,
a w celu integracji strzelców i ich rodzin rozpowszechniał biesiady, bare, kurigi zimowe itd. Strzelców zachęcał do świętych pochodów z muzyką przez całe miasto i spopularyzował muzykę janczarską graną przez orkiestry w mundurach wojskowych. Oczywiście muszę wspomnieć też o tym, że zasłużył się w wybrukowaniu ulic prowadzących na Kamienną Górę. Mówimy tutaj o ulicy Dąbrowskiego, o ulicy Izerskiej dzisiaj. Tak samo wybrukowana została droga do kamieniołomu oraz następnie dalszy odcinek do Wysokiego Lasu i w tych wszystkich działaniach udział miał właśnie Kirchhoff. W 1829 roku zaproponował strzelcom miejskim budowę domu strzeleckiego przy drodze do Leśnej, jednak dopiero w 1844 roku strzelcy poparli ten pomysł i wyemitowali akcję i tak w 4 lata później oddali do użytku budynek wraz z strzelnicą i dużą kręgielnią. No i jest to dzisiaj budynek dzisiejszego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubaniu oraz ten drugi stojący obok budynek, długi taki budynek. Pozostawił jeszcze po sobie jedno ważne dzieło, to znaczy Kronikę Lubania, którą prowadził od 1822 roku, kontynuując tym samym starą Kronikę Strzelecką, a po jego śmierci tęże kronikę kontynuował Karl Gottlieb Flegel. Zmarł w wieku 67 lat w 1842 roku i oczywiście został pochowany u podnóża Kamiennej Góry na cmentarzu przy kościele Najświętszej Marii Panny. Chciałbym Państwu pokazać mój zbiór medali strzeleckich. Już od kilku ładnych lat intensywnie poszukuję medali z Lubania i okolicy. W ręku tutaj trzymam medal kompletny, klipę, jeżeli chodzi o kształt. Jest to medal z poświęcenia sztandaru. Oczywiście strzelców kamienogórskich. Bardzo proszę, Schützenverein, Weber Schützenverein. To jest z roku 1925. Zaczynam od medali kamiennogórskich, strzelców kamiennogórskich. Tutaj z kolei mamy też medal przedstawiający domek strzelecki na Kamiennej Górze. To jest z kolei medal z 1887 roku. Tutaj z kolei mówiłem o tej dacie, 1888 rok. Jest to również medal strzelecki strzelców kamiennogórskich. Widzą Państwo, obraca się w tej koronce srebrnej. Jest on bardzo ładnie zrobiony. To pewnie była jakaś rzecz dedykowana komuś bardziej oficjalnemu. Ewentualnie ktoś na własne potrzeby chciał się w jakiś sposób dowartościować lub to było dla niego coś ważnego, ta uroczystość. Ten sam medal, tym razem złocony, ale już bez tej koronki. Jak Państwo widzą, jest identyczny. Niemniej jednak jest to również bardzo wartościowy medal w bardzo dobrym stanie. Następny medal strzelców z kamiennogórskich jest tutaj w moim ręku. To jest medal z 1922 roku. Medal był srebrzony, ale srebro czas lekko starł i wygląda jak wygląda. Tutaj też mam zamiar pokazać dwa rzadkie medale, bo w sumie jest to Lubań, gdzie mamy medal z Księginek z 1900 roku, z jubileuszowego strzelania. Kolejny medal to jest medal z Gajbdrów, to Siekierczyn, no więc praktycznie prawie Lubań. Następny medal, który jest dość ciekawym medalem, też w sumie prawie Lubań, bo dotyka Lubania, to jest medal strzelca z Kuszą i to jest medal Lebenlustu, czyli z Wesołówki. No i dwa medale bardzo istotne, rzadkie, dlatego że to jest z królewskich strzelań
Henning. Henning to była taka osada za Bertelsdorfem w kierunku na Radostów. No i tutaj też powiat lubański, pierwszy rycerz, Bad Flinsberg, czyli Świeradów. Zanim jeszcze powiem o kilku innych, to tutaj dwa gwoździe na drzewce sztandarowe. Jeden ufundowany przez Schützengilde z Goldentraum, czyli z Złotnik, a drugi przez Schützenverein z Schreibersdorfu, czyli Pisarzowic. Kolejny ciekawy medal to jest ze strzelań karkonoskich. To jest poświęcone Riesengebirge, data 1820 rok, herb Lubania. Bardzo ładny medal w bardzo dobrym stanie. I kolejny medal z Schutzentagu, czyli z święta strzeleckiego z Lubania z 1903 roku. Tak przy okazji jeszcze muszę wspomnieć o medalu z Giebutowa, strzelecki medal z Giebutowa na 50-lecie Towarzystwa Strzeleckiego w Giebutowie. Ostatni mój nabytek, bardzo piękny medal srebrny, rocznicowy. I tutaj mamy dwie plakietki strzeleckie z Leśnej, upamiętniające Towarzystwo Strzeleckie oraz również 275-lecie Gildy Strzeleckiej w Leśnej. Mówię o tym, co trzymam w prawym ręku. Tutaj też bardzo ciekawy medal, on był złocony, ale się wytarł. Medal pochodzi z Giebutowa i Gebhardsdorf poświęcony był osobie o nazwisko Schützenverein i odbyło i jest to König, czyli Król Strzelecki z 1924 roku. No to na pewno było to bardzo ładne i bardzo to fajnie służyło. To jest, proszę Państwa, jest to medal strzelecki z 1615 roku z Lwówka. Medal rzadki, bardzo rzadki. Jest on, można powiedzieć, ozdobą mojego zbioru. Wspomniałem Państwu, że Kirchhoff ufundował łyżkę. Otóż łyżka była nagrodą, były to łyżki nagrodowe, które otrzymywali strzelcy no, za konkretny wynik. I tutaj trzymam w ręku łyżkę ze stuletnich strzelań z 1937 roku, sygnowana przez lubańskiego złotnika Aumana. Kolejna łyżka też z pracowni tego samego złotnika. One były wykonywane, można powiedzieć, ręcznie, prawie ręcznie, ale tłoczone również. I to też z herbem, pięknym herbem Lubania. Łyżka nagrodowa z Żytawy z 24 strzelań Klein Kaliber, czyli małokalibrowych, z broni małokalibrowej z 1929 roku. Oraz łyżeczka strzelecka tutaj z Gildy Strzeleckiej z Meffersdorfu z 1923 roku również z pięknym tutaj, z piękną tarczą i skrzyżowanymi muszkietami. No i tutaj niedaleko Lubania, ale tuż obok dwa medale w takiej szpandze. Mijamy te z lewej strony, bo to są medale pierwszowojenne i wcześniej nawet. Natomiast te dwa ręcznie wykonane, one są wykonane w srebrze domowym jakimś, w domowym warsztacie. Są to medale strzeleckie z 1913, ten po lewej, i 1924 po prawej, ze strzelań, które otrzymał strzelec z Schossdorf, no to ubocze między Olszyną a Gryfowem. Nie jest to medal w sensu stricto. Jest to można powiedzieć żeton strzelecki pochodzący z 1825 roku. Jest to żeton, który jest nagrodą równocześnie, dlatego że fundatorem tego był mieszczanin Christoph Gottfried Wolf, który bijąc ten medal, czy też ten żeton, jednocześnie ufundował nagrodę wartościową dla strzelca, który to otrzymał. I w tym wypadku
ten strzelec, który tę nagrodę zdobył, otrzymał możliwość zakupu w kramie czy też w sklepie towaru na wartości 2 dukatów. Jest to na pewno bardzo wartościowa rzecz, dlatego że 2 dukaty no, stanowiły solidny pieniądz w onych czasach. Więc jeszcze raz mówię, to jest 825 rok.